dobry. A my jesteśmy w raju. Ale nie powiemy wam, gdzie to jest niestety. Nie pochwalimy się. Bo tu jest pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry. A z kim my mamy przyjemność jeść śniadanie? Moja żona, dzisiaj, Latrynda. Zaraz oczywiście wam wszystko powiemy. Dzień dobry. Gdzie jesteśmy? Z kim jesteśmy? Z kim jesteśmy? Z Tomaszem jesteśmy. Chcesz to ten? A jak? Dobranoc. Dobranoc. Słuchajcie. Jesteśmy z Tomaszem z K9 Torn. Później wam pokażemy dwie czarne bestie, które są w ogóle kosmiczne. To też jest czarna bestia, to już wiecie. Równaj! I słuchajcie, jesteśmy... Widzisz, i tego nie nagrałaś w szkoli? Po to tu przyjechaliśmy. A pokażę wam tylko... Coaching na żonie. Coaching na żonie. Pokażę wam zajebiste miejsce, ale w żaden sposób wam go nie zdradzimy. Sorry! Cześć, to... Cześć! Cześć, Tor! To jest moja miłość od zeszłego roku, jak poznałam ich na zlocie. Tomka z K9 Tor i Zoe, tą małą bestię. Zoe! Zobaczcie! To jest moje Zoe, to jest Tor! Siema, ahoj! Witamy was w raju! Dzisiaj będziemy wam pokazywać różne rzeczy. Z tymi bestijkami. Będziecie mieli małą zajawkę szkolenia profesjonalnego psów. A na profesjonalne szkolenie zabieramy was w podróż poślubną. Noga. Super! Kierowanie psa. Właśnie. Noga. V. Super. To jest właśnie to, nie? Wracanie, kierowanie. O. Super. I psa uczysz właśnie przez rękę. Hop. Leżeć. Siad. Tu ta ręka. To jest pilocik do psa. I za każde polecenie. I nie ma takiego czegoś, że w pół siądzie na przykład. Albo się w pół położy. Nie. Do końca. Nie mówimy super. Aha. Nie? Nie ma zawsze robić pełny, nie? Żeby. Bo pies jest cwan, to jest oportunista. Idzie, wiesz, zrobi wszystko, żeby nie zrobić. Naprawdę to szkolenie psa to jest naprawdę potężny proces. To nie jest tak, jak się wydaje. To wiesz, ludzie idą na 3 miesiące na przykład do szkółki, nie? I myślą, że pies będzie wyszkolony. A to jest proces, w szkółkach się nie uczy psa. W szkółkach się uczy człowieka. Mądre. Tak. To ma sens. To jest instrukcja dla człowieka, co on ma robić w domu z psem. Nie, ludzie myślą, że oddam psa, wiesz, i okej, okay, nie? No pies będzie potrafił to przez miesiąc. A później już nie będzie słucha, bo właśnie nie wie, jak kierować psa. A czy ten głos, który teraz używasz, jest ważny? Tak. Musi być taki lekko podniesiony, tak jak do dziecka mówimy. Dobry piesek, super. Oczywiście psy już takie dorosłe, to wystarczy słowo, wie, super, nie? Albo dobrze. Mhm. Już nie trzeba tego głosu tak modulować, nie? Ale u szczeniaczku taki to jest lepiej, wtedy pies taki o. Ile powtórzeń trzeba wykonać, żeby pies się nauczył? W zależności od psa. Na ogół to tam będzie około 5000 powtórzeń, żeby pies wykonał jedną komendę. Nie? Mm-hmm. Jedną komendę, 5000 powtórzeń. Tak, jedną komendę. Mm-hmm. To w zależności od psa. Czasami pies
zrobi to po 3 razach i będzie pamiętała. Czasami trzeba powtarzać. Nie wiem, ja nie mam szans. Chodź tam. Ale tak jest delikatny, zobacz. Tak, wyczuję, wyczuwa. O, uwaga na tipsy. Tak, tak, niejednokrotnie. Tego nie wytniemy. Uwaga na tipsy, bo było takie chłop. Zaraz pokażemy wam, a może ty powiesz, nie masz kija. Co mam powiedzieć? Wczoraj Tomek nam powiedział, jak się rzuca patyk psom, by nie zrobić im krzywdy. Dokładnie. To teraz, no tak, od torna nie dostanę patyka. Od torna nie dostaniesz. Tu masz patyk Zoe. Powiem wam, że ta bestia się słucha tylko Tomka. Naprawdę. Tak. Słucha się tylko Tomka. Jeszcze jak... Zoe! Spokój. Zoe, nie. Patyka, słuchajcie, nie rzucamy w ten sposób, na prosto, tak? Nie rzucamy go tak, ponieważ może się odbić i pies się może na niego nadziać. Patyk rzucamy bokiem. Poleciała. Powiedzieć kilka słów o szkoleniu, na którym zabieramy wszystkich? Na które zabieramy? Jedziemy w Beskid Sądecki, niedaleko Muszyny, Krynica. Będzie to obóz szkoleniowy dla psów na wszystkich poziomach. Będą i psy szkolone na posłuszeństwo tylko, nosework, czyli zabawa, wykrywanie zapachów, obrona. Będzie nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej u psów, czyli robimy sztuczne oddychanie pieską. Będzie fantom i ludzie będą się uczyli ratowania psa. W zeszłym roku jedna kobieta, która brała udział w szkoleniu, miała okazję właśnie wykorzystać to, uratowała pieska. Ojo! No, pięknie! Także ciekawe. Bardzo piękne miejsce na granicy ze Słowacją, przy rzece Poprad. Coś pięknego, piękne miejsce. I tam wszyscy pojedziemy. Tak, będzie około, myślę, w tym roku 70-80 osób. Super. Oczywiście link do całego wydarzenia będzie w opisie. Firma K9 Torn, którą prowadzi Tomasz i Ewelina, zajmuje się takimi cudami. Uprząż taktyczny do transportu linowego. Można podpiąć psa, bezpiecznie go spuścić, podpiąć do człowieka, wyskoczyć z samolotu, jak to robią jednostki specjalne, na klamrach austriackiej firmy Austria Alpin, za testami dla ludzi, pasy wytrzymałości około 2 ton, deringi alpinistyczne, porządny sprzęt. Są też uprzęże z pancerzami dla psów. Tak, robimy też kamizelki balistyczne klasy 3A. Taka kamizelka dla psa dużego jak Torn waży wtedy w granicach 2 kg. Ze wszystkim, z deringami, z klamrami. Można robić też wersje troszkę lżejsze, bez klamer metalowych. Wtedy pies jest... Czyli ma komfort wysoki, bo robimy to na dynamie, nie robimy tego na kewlarze. Robimy to na dynamie, która jest dwa razy lżejsza, dwa razy bardziej wytrzymała. Pies tego nie czuje w ogóle na sobie. No właśnie, bo jesteś jako chyba jedna z niewielu firm w Polsce, która robi taki sprzęt. Stricte dla służb, no chyba jedyną. Tak, chyba jedynie jesteśmy. Smycze na karabinkach alpinistycznych, ekspresach tak zwanych. Szybkie wpięcie, szybkie wypięcie. Dużo ludzi na przykład bierze te zapięcia na przykład. To patrz.
czyli ekspres, szybkie zapięcie. Jak jest pies naciągnięty, a czuliśmy się na obronie, jakieś szkoleniu, trzeba go teraz z normalnego karabinika wypiąć. I jest, trzeba robić ten ruch, a pies cały czas ciągnie, czyli nie możesz wypiąć, nie? A tutaj jest tylko pies wypięty. Co powiesz na przykład, jakby osoby chciały kupić taki sprzęt, a kupienie zwykłej, powiedzmy, słyczy, obroży, czy jakieś uprzęży ze sklepów zoologicznych? Też wiadomo, że to jest trochę pytanie tendencyjne, ponieważ takiego sprzętu nie kupują zwykli ludzie, prawda? No taki nie. Kwestia wszystkiego jest, co chce się robić z psem. Jeżeli pies jest tylko na podwórku u siebie, czy bierze go się na jakiś mały spacer, jest to delikatny pies, wystarczy zwykła obroża. To nie trzeba kupować obroży, która u nas kosztuje około 200 zł. Można kupić taką w sklepie zoologicznym za 20 zł. Ale jeżeli ktoś robi coś z psem i potrzebuje tej pewności, że ta obroża się nie zerwie, że klamra nie pęknie, że ten pies się nie zwolni, nie zrani jakiegoś dziecka przez przypadek, czy ugryzie jakąś osobę, wtedy kupuje taki sprzęt. To się zwraca po prostu. Ten sprzęt, jak się kupi raz, to już jest na całe życie psa. No właśnie o to chodzi w takim sprzęcie, prawda? Tak. Raz, a dobrze. Tak. Żegnaj raj. Do niedawna. Niedawna? Do niedługo. Cudowne miejsce. Nasze miejsce na świecie. Nie zdradzimy nikomu, wybaczcie, nie zdradzimy tej miejscówy. To jest nasze miejsce dla naszej rodziny, dla przyjaciół. Tak. Żeby po prostu to było taka odskocznia, wiecie, od całego zgiełku, od wszystkiego. Tak, to jest nasze miejsce z K9 Torn, więc to musicie uszanować. A druga sprawa, jedziemy teraz na... Targi zoologiczne. Idziemy na targi zoologiczne do Nadarzyna. Tak, na wystawę psiaków. Kociaków, psiaków. Kociaka mam tu obok siebie. Przepraszam, gdzie jesteśmy? Na wystawie psów, więc na dole wystawie psów na Nadarzyn. Największe zoologiczne... I targi. Karina, ty będziesz psiarzem. Jestem. Właśnie myślałam, że po raz pierwszy jestem w domu, bo idę i się nie boję. Kotek, śmiejesz się jak? Kupi! 6, 7. Dzień dobry. Z tej okazji chciałbym pozdrowić dziadkę i babcię. Tego nie wytniemy. Gdzie trzymać lepiej psa? W klatce czy na siedzisku? Powiedziałeś coś bardzo mądrego. Więc im też powiedz. Zróbmy miejsce. Znaczy klatka. Klatka to jest taki azyl dla psa. Ale mówimy o samochodzie czy o domu? O domu. Klatka jest takim azylem dla psa. On też musi mieć swoje prywatne, swoje miejsce. Klatka jest o tyle fajna, że pies ma azyl, ma swoje miejsce. Czasami może być zmęczony ludźmi, już dziećmi, które się ciągle bawią, szatują pieska. Może tam pójdzie swoje miejsce, położy się, odpocznie. Ma swoją miskę, zabawki tam przynosi. Azyl, po prostu azyl. Klatka.